Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym postanowiłem poruszyć ponownie temat sterowników silnika. Jak pamiętacie, jakiś czas temu poruszyłem ten temat na kanale forumwiedzy.pl i na moim drugim kanale Autofan, zrób to sam. No i poprzez poruszenie tego tematu sporo maili, sporo informacji, nawet i telefony od Was do mnie trafiły, czy dany objaw to może być sterownik silnika. W kilku przypadkach dostałem potwierdzenie, że jednak ktoś zainwestował w sterownik silnika, pojechał do elektronika, wymienił i nagle problem, który miał miesiącami czy latami, znikł. Słuchajcie, jednej rzeczy. Jeżeli macie jakikolwiek problem z pracą waszego silnika, a nie ma objawów żadnych takich, że coś jest nie tak, na przykład wycieki oleju czy cokolwiek innego, wykluczyliście podstawowe rzeczy jak filtry, to słuchajcie, no to bardzo prawdopodobne jest, że nie mając żadnych błędów silnika, po prostu jest wszystko niby ok, a nie jest ok, wasz sterownik silnika działa po prostu niepoprawnie. Sterownik silnika może nie działać już poprawnie nawet i po roku od wyprodukowania, nawet i po tygodniu, nawet i po, nie wiem, no paru godzinach może zdarzyć się felerna sztuka. Wyjeżdżacie z salonu, a już wam coś zaczyna szarpać. Jedziecie na przykład na gwarancji i wymieniają wam sterownik, nagle problem z głowy. Ale jeżeli macie samochód na przykład 5, 10, 20-letni i coś jest nie tak i wy uznajecie to jako TTTM, czyli ten typ tak ma. Bzdura kompletna, nie ma czegoś takiego jak ten typ tak ma. No chyba oczywiście, że nie wiem, chodzi o to, gdzie jest kierownica w samochodzie. Jeżeli sterownik silnika kiedyś działał poprawnie, wasz silnik działał poprawnie, wyjeżdżając z fabryki, to i po 5, 10, 15, 20 latach też powinien działać poprawnie. Może chodzić troszkę głośniej, może już nie mieć tej mocy, ale dalej powinien chodzić poprawnie. No i właśnie, bardzo często w problemach waszych, które opisujecie, polega to na tym, że chodzi niepoprawnie. Szarpie silnik, przy puszczaniu pedału gazu na przykład są poszarpywania, chodzi jakoś głośno, gdy odpalacie zimny silnik, gdy jest ciepły, już jest ok. No i bardzo często ludzie mówią, a dobra, już jakoś z tym będę jeździł. To nie jest dobre, bo taka jazda, takie sterowanie niepoprawnym sterownikiem silnika, pracy silnika, może ulec niedobrym efektom, może spowodować, że wasz silnik będzie szybciej się zużywał, a nie o to chyba chodzi, bo mieszanka paliwowa powietrzna będzie niepoprawna i tak dalej i tym podobne. Słuchajcie, sterownik silnika otrzymuje informacje tak jak ludzie z zewnątrz, czyli od różnych sensorów, różnych czujników, czujnik temperatury powietrza, płynu, czujnik, no pełno tego jest w samochodzie. Mając te dane, steruje pracą silnika, czyli na przykład czasem wtrysku w milisekundach, różnego rodzaju innymi urządzeniami. Mając te dane, steruje po prostu pracą waszego silnika. Jeżeli na zimnym odpalacie silnik i on nie działa poprawnie, to znaczy, że coś nie tak steruje. To nie jest tak, że macie nie tak coś z silnikiem. No chyba, że macie świece zużyte, chyba, że macie kable przebijające, chyba, że macie jakieś po prostu problemy, no to okej. Ale jeżeli to wszystko macie okej, no to wasz sterownik silnika może działać niepoprawnie. W środku w sterowniku silnika jest płyta główna, jest tam procesor, różne chipy, małe urządzenia, kondensator, miniaturyzowana, że tak powiem, rzecz. I może ta rzecz, czyli ten sterownik silnika ulec zawilgoceniu, zalaniu, może po prostu z czasem przestać już działać poprawnie, zużyć się. No i wtedy najlepszym sposobem jest kupić sobie na Allegro taki sterownik pod wasz silnik, czyli kod silnika musicie mieć, najlepiej rocznik, nadwozie, jeżeli macie hatchback, to starajcie się kupić z hatchbacka. Jeżeli silnik, to oczywiście ta sama pojemność, tyle samo zaworów, czyli na przykład X16 XL nazwa silnika, 1.6-16 zaworów, rocznik 98, Opel Astra G2, hatchback. I kupujecie sobie taki sterownik. Na Allegro jest tego od zatrzęsienia. Ja na przykład kiedyś miałem taki problem ze sterownikiem silnika, o tym. Przez 3 lata jeździłem samochodem, czy tam 2, albo 4, już nawet nie pamiętam ile to było. Jeździłem samochodem tym właśnie swoim Opel Astra G2, gdzie miałem problem taki, że falowały obroty. Na zimnym silniku aż do uzyskania 68 stopnia Celsjusza temperatury płynu przez czujnik. Sprawny, nowy czujnik. 68 i nagle się pięknie stabilizowały na tam 850, czy ile miałem ustawione. Ale do 68 cały czas falowały, no chyba, że przygazowałem, no to wtedy nagle się stabilizował. I to było bardzo niefajne odczucie, odpalasz sobie samochód na przykład, a tutaj ci faluje i to tak z zewnątrz tak niefajnie słychać. I co? No i tak jeździłem. Mechaników zwiedziłem sporo. Naprawdę sporo. Dopiero gdy trafiłem do elektronika samochodowego jednego w Bytomiu, sprawa została rozwiązana. Sterownik silnika podmieniony i co? I nagle, o, olśniło mnie. A naprawdę jeździłem już w wielu miejscach, byłem to, a może to, a może to, a może olej, a może to bzdura, takie kompletne, że głowa boli. W końcu temat jest załatwiony, wymieniony sterownik silnika był i nagle wszystko było ok. Tak więc dobra, sprawa załatwiona.
Krótka informacja teraz dla Was. Jeżeli Wy chcielibyście wymienić swój sterownik silnika we własnym samochodzie i naprawić, albo przynajmniej sprawdzić, jak to będzie po wymianie sterownika silnika, kupujcie sobie jeden, może nawet jak są w dobrych cenach po 50 zł, to kupcie sobie dwa sterowniki silnika. I teraz, jeżeli byście chcieli podmienić w samochodzie, to musielibyście wymienić cały komplet, czyli sterownik silnika, najczęściej macie immobilizer, więc też jeszcze ten element, który jest przy kluczyku, to też trzeba wymienić. I czasami cały licznik trzeba wymienić, wszystko zależy od samochodu. Więc może lepiej nie kombinujcie, kupując całe komplety za 500 zł, tylko kupcie sterownik silnika, gdzie będziecie mieli napisane 100% sprawne, z możliwością zwrotu, na przykład GB Import, jest sporo takich sprzedawców na Allegro. Kupcie sobie na przykład dwa takie sterowniki silnika i umówcie się z elektronikiem samochodowym, który ma odpowiedni sprzęt, odpowiednie oprogramowanie, dzięki którym z Waszego sterownika silnika odczyta kod CarPass, ewentualnie chyba, że macie tą taką kartę a la kredytową CarPass z własnego pojazdu, to nie musicie odczytywać kodu ze starego i na nowym sterowniku wbije Wam ten sam kod, zaprogramuje dokładnie sterownik silnika pod Wasze immobilizer w Waszym samochodzie i już możecie odpalać silnik. Koszt takiej usługi to jest zwykle około 200 zł. Plus minus, czasami 150, czasami 200, 50, 300, wszystko zależy od samochodu, może to być 500 zł czy 1000, no wszystko zależy, naprawdę. Ale około 200 zł, jeżeli chodzi o Opla Astra G, taka usługa kosztuje, przyjeżdżacie ze sterownikiem, macie tam wszystko zrobione, że tak powiem, i odpalamy sobie silnik. I nagle jedziecie do domu na tym nowym sterowniku silnika, na tym innym, znaczy na tym nowym używanym, który kupiliście. I nagle następnego dnia rano odpalacie silnik, wszystko jest ok. I to nie dotyczy tylko starych aut, na przykład mojego Opla Astry G. To dotyczy nawet samochodów dwuletnich, rocznych, trzyletnich, pięcioletnich. Te auta im nowsze, to mają coraz gorsze jakby komponenty. Większa elektronika, więcej sterowania i nagle coraz bardziej te elementy są istotne. Czyli krótki przekaz dla Was. Macie problem z pracą silnika, którym steruje sterownik silnika, wymieniamy sterownik silnika, weryfikujemy i pod filmem wpisujemy, czy problem załatwiony. Słuchajcie, sporo osób już to zrobiło, co powiedziałem. Zapłaciło tam te ileś złotych sterownik, plus tam usługa elektronika i sprawę załatwiło. Więc jeżeli macie problem z samochodem, źle coś działa, do elektroników samochodu, przepraszam, jeździmy. W Polsce mamy ich naprawdę bardzo dużo, ogarniają tematy bardzo szybko. A jeżeli chcemy ograniczyć koszty, to kupmy sobie na przykład dwa sterowniki silnika od razu pod swój samochód, idealnie dopasowane na Allegro i jedziemy wtedy do elektronika, wcześniej umawiając się telefonicznie, czy możemy podjechać, podmienić sterownik silnika i taką usługę około 200 zł zrobicie, wymienicie i jeździcie. I bardzo często swój problem rozwiązujecie. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału, sporo poradników motoryzacyjnych, łapa w górę, subskrybujcie kanał forumwiedzy.pl, czyli ten, oraz mój drugi kanał Autofan, zrób to sam, tam też jest naprawdę dużo ciekawych poradników. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam i szerokiej drogi! Jako taki bonus na koniec filmu zobaczcie sobie, w jaki sposób odczytuje się kod PIN. Tu za pomocą jednego programu, programów jest sporo tak wykonujących takie czynności, różnego rodzaju skanery diagnostyczne producenta, odczyt ze starego sterownika silnika, jak widzicie kod PIN został odczytany, teraz następuje reset sterownika silnika, jeżeli chodzi o kod PIN i za pomocą innego programowania interfejsu nadaje się kod PIN taki, jaki był wcześniej i podłącza do samochodu, można uruchamiać silnik. To taka informacja dla Was.